Witam Państwa w piątek 22 września. Zapraszam na podsumowujący komentarz wideo. Wzrost, relatywnie silny wzrost aktywności podaży na giełdzie warszawskiej. Od wczoraj zachowujemy się słabiej względem rynków bazowych. Odzwierciedleniem tego na WIG20 jest naruszenie eksponowanej często przeze mnie lokalnej strefy wsparcia 2470-81. Wczoraj zamknięcie wypadło w tym właśnie korytarzu cenowym. Dzisiaj podaż stara się doprowadzić do wyłamania, ale cały czas, no jak widać, te wydarzenia rozgrywają się w rejonie strefy 70-81 i tej zielonej przebiegającej w pobliżu median line. Przełamanie wsparcia to sygnał kontynuacji ruchu spadkowego, no i wówczas warto by było obserwować uważnie wykres pod kątem średnioterminowej zapory popytowej 2418-27. Przypomnę, że to już jest strefa wyznaczona na bazie zniesienia 14,6, czyli pierwszego ze zniesień Fibonacciego, zniesienia wygenerowanego na bazie całej hossy. Dodatkowo, co też jest widoczne na załączonym wykresie, przebiega w tym rejonie ta niebieska, wiarygodna linia kanału, więc mamy potencjalny efekt synergii. No i jeśli nie udałoby się bykom również tej strefy wybronić, no moglibyśmy mówić już o dużo poważniejszym negatywnym wskazaniu technicznym. Krótkotrwałe naruszenie strefy 70-81, czyli gdyby zrealizował się optymistyczny scenariusz dla byków i wydarzenia w przyszłym tygodniu rozgrywałyby się ponad tym właśnie węzłem, to nie można wykluczyć, że ostatecznie w tym rejonie ukształtowałby się lokalny punkt zwrotny i weszlibyśmy na ścieżkę bazowego średnio, czy też powrócilibyśmy na ścieżkę bazowego średnioterminowego trendu. Natomiast jeśli chodzi o ten horyzont średnioterminowy, też należy przypomnieć, że punkt zwrotny ukształtował się w korytarzu 2539-2558. Trochę niepokojąco wygląda ta konsolidacja w rejonie wymienionej zapory podażowej, już z punktu widzenia formacji świecowych na przykład. W każdym bądź razie, jeśli analizujemy wykres WIG20 w ujęciu tygodniowym, to też nie powinniśmy zapominać o wsparciu, potencjalnym wsparciu 45-55. To jest dawny opór wyznaczony na bazie 61,8 silnego zniesienia wewnętrznego. Nie można wykluczyć, że ta strefa przeobrazi się teraz zaporę popytową. Problem jest tylko taki, że tutaj nie wypadają jakieś istotne zniesienia wewnętrzne wygenerowane na bazie całego bieżącego impulsu. Taką strefą jest dopiero węzeł 2418-27. To jest rzeczywiście ciekawy przykład perfekcyjnego wręcz grupowania się zniesień wewnętrznych i na ten korytarz zwracałbym uwagę. Kontrakty, tutaj wykres w skali 60-minutowej, jak zwykle strefa 2471-2480, wczoraj udało się wybronić wsparcie, analogiczna zresztą sytuacja jak na WIG20. Dzisiaj od początku sesji, no, można powiedzieć, że ta strefa działa teraz jako taka intradayowa zapora podażowa. Popyt, pomimo poprawiającej się kondycji indeksów bazowych, ma kłopot z wykreowaniem ruchu powrotnego, a tak jak sugeruję w opracowaniach, dopiero tak naprawdę pokonanie lokalnej strefy 2499-2504 wskazywałoby, że no te działania podejmowane przez kupujących cechują się wysoką skutecznością. Proszę zwrócić uwagę na strefę jeszcze 99-2504. To jest także no, klasyczny opór w te minima cenowe, dolne ograniczenie konsolidacji ruchu bocznego. Te pułapy mogą teraz oczywiście przeobrazić się w barierę podażową, a dodatkowo w tym właśnie korytarzu 99-2504 wypadają liczne zniesienia wygenerowane na bazie bieżącego ruchu spadkowego, między innymi 38,2, dokładnie tutaj grupuje się w tym właśnie korytarzu. Także to jest dosyć wiarygodna, oczywiście intradayowa, krótkoterminowa zapora podażowa. Też nie możemy
zapominać o układzie A, B, C, D. No, mówiąc w cudzysłowie, ta formacja powinna faworyzować kupujących, powinna ich zachęcać do większej aktywności. Nic takiego się na razie na rynku nie dzieje i to jest niepokojący sygnał. Dodatkowo no, mamy te kłopoty z wykreowaniem ruchu powrotnego. No, niemniej jednak cały czas transakcje są zawierane albo w rejonie, albo dokładnie w korytarzu 2471-2480. Trudno zatem na razie mówić o jakiejś takiej trwałej negacji tej właśnie strefy wsparcia. W przypadku wzrostu aktywności jednak podaży należałoby na pewno obserwować wykres pod kątem węzła 2427-34. To jest analogiczny obszar w odniesieniu do WIG-20 i przedziału 2418-27. Tak więc następne ciekawe wsparcie i też w okolicy potencjalna linia, czy też linia potencjalnego kanału wzrostowego, kanału cenowego. Jeśli jeszcze chodzi o kontrakty, to chciałem wspomnieć o strefie 2521-27, zaznaczonej tutaj w taki dość jednoznaczny sposób, wyrazisty, kolorem czerwonym. Też chodzi mi tutaj o tą synergię z tą górną linią kanału, ponieważ te wydarzenia nam, te obecne wydarzenia rozgrywają się, nazwijmy to, w czerwonym spadkowym kanale cenowym, a zniesienie 61,8, 68,5 wypada dokładnie w rejonie tej górnej czerwonej linii i to tworzy nam też ważny, potencjalnie ważny, krótkoterminowy opór techniczny. Na razie kłopoty z aktywnością byków w rejonie ważnego wsparcia, krótkoterminowego wsparcia 2471-2480. Natomiast na indeksie DAX wręcz przeciwnie, popyt kreuje wydarzenia. Tutaj wszystko rozgrywa się zgodnie z takim scenariuszem bazowym, czyli po pokonaniu strefy 12277-12299 szybko doszło do konfrontacji w tym węźle 12504-12550. O tym już wiemy, wielokrotnie o tym wspominałem, między innymi we wtorkowym trader czacie. Przez dłuższy okres czasu tutaj dokładnie indeks poruszał się w korytarzu 504-550. W końcu zaczęła ta strefa pełnić rolę lokalnego wsparcia, mamy kontynuację ruchu, nie można wykluczyć, że ruchu powrotnego właśnie do średnioterminowego oporu 12730-12880. W tej chwili sygnałem, negatywnym sygnałem, pierwszym takim wstępnym sygnałem słabości byłby powrót poniżej strefy 12504-12550. W kontekście tego no, czającego się tutaj w pobliżu ważnego i historycznie potwierdzonego oporu, ruch powrotny poniżej 504-550 rzeczywiście mógłby stać się bodźcem wzmacniającym podaż, ale poczekałbym wtedy na potwierdzenie w postaci wyniku konfrontacji w przedziale 12277-12299. Tutaj wypadają liczne zniesienia wewnętrzne, dlatego ten dawny opór może rzeczywiście teraz pełnić rolę wiarygodnego, krótkoterminowego wsparcia. Jeśli nie udałoby się tej strefy wybronić, wtedy wykres, już o czym też wspominałem wielokrotnie, zacząłbym analizować pod kątem średnioterminowej, potencjalnej, harmonicznej struktury cenowej A, B, C, D. Indeks S&P. Respektowany jest na razie ten średnio czy też długoterminowy opór 2496-2510. Kilku miesięcy zwracam uwagę na wymieniony obszar cenowy. Był akcent podażowy, niewielki, kontynuacja ruchu wzrostowego. No i teraz ponownie wydarzenia rozgrywają się w tym przedziale. Jak już wspominałem, to, że podaż zachowuje się tutaj tak defensywnie, no, przemawia niejako z założenia na korzyść strony popytowej. No, niemniej jednak strefa jest charakterystyczna, ta bariera podażowa, nie doszło jeszcze do jej sforsowania. Tutaj na pewno dzisiejsze zamknięcie tej świecy tygodniowej będzie istotne z punktu widzenia właśnie horyzontu średnioterminowego.
No ale też nie można wykluczyć, że tak wiarygodna strefa, wiarygodny opór zostanie naruszony i wtedy też warto będzie cały czas obserwować wykres S&P pod kątem węzła 56-2510. Jak zwykle w technikach Fibonacciego, przynajmniej ja stosuję taką metodologię. No, dla mnie test ważnego oporu, ważnej bariery podażowej nie jest automatycznym sygnałem sprzedaży. Czekam zawsze na potwierdzenia w postaci na przykład negacji pierwszej liczącej się strefy wsparcia. No i w przypadku S&P w ujęciu krótkoterminowym takim węzłem jest w tej chwili obszar 2446-2452. Stąd prosty wniosek, że dopiero przełamanie tej strefy w kontekście no, punktu zwrotnego, jaki wówczas ukształtowałby się w ważnym przedziale oporu, moglibyśmy w tej sytuacji oczekiwać jednak wzrostu aktywności podaży. Na razie testujemy już od właściwie cały ten mijający tydzień. To jest jeden taki wielki test strefy 2496-2510, bo dokładnie w tym korytarzu rozgrywają się wydarzenia póki co na indeksie S&P. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.